Hej, ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Hitman Rozgrzeszenie. Rozpoczniemy sobie dzisiaj już siódmą misję w grze, więc od razu zaczynajmy i obejrzyjmy sobie film. Jesteś taka piękna. No to? Siódmy ptasiek. Obyś miał ważny powód, żeby mnie tu ściągać. Hej, chcę zaproponować swoje usługi. Wiesz, to twoje porwanie, zdaje mi się, że masz blade pojęcie, jeśli w ogóle z kim zadziera. Ptasiek, nie wiedziałem, że ci zależy. Pozwól, że rzucę okiem. Czy to twarz kogoś godnego zaufania? Do mnie żyje. Załatwił to pan Whistle. A to oznacza, że potrzebujesz nowej wtyki. A kto jest lepszy w takich rzeczach ode mnie? Dobrze mówię? Nie, ptasiek, źle mówisz. Bo widzisz, mam dziewczynę. A to oznacza, że cię nie potrzebuję, nieprawdaż? Czekaj. Spokojnie, wyluzuj. Posłuchaj mnie. Nic nie rozumiesz. Chcesz tego, kto daje najwięcej? Więc pozwól mi przygotować zrzut. To moja praca, stary. Oj, ptasiek, myślisz, że nie potrafię wyśledzić, do kogo dzwonisz? Jaki piękny dzień. Ptasiek, kim jest... jak ona się nazywa? Jade. Kim jest Jade? Pierdol się. Zła odpowiedź. Boże, kocham ten kraj. Można zostać kim się chce, jeśli oczywiście ma się dość jaj i rozumu, by to zrobić. Dobrze. To suka z agencji, niski poziom. Agencji? Twierdzisz, że Victoria ma coś wspólnego z agencją? Tak! Puścić go. To są bardzo niebezpieczni ludzie, stary. Jeśli z nimi zadrzesz, znajdą cię. Ale jeśli pozwolisz mi być w środku, nie rozumiesz? Jeśli była dla nich na tyle ważna, by wysyłać po nią pierdolonego hitmana, nie rozumiesz, że musi być warta miliony, miliony! Haha, dobra, spróbuję. Tym razem masz szczęście, ptasiek. Bardzo się przydałeś. Ale jeśli zobaczę jeszcze kiedyś twój szczurzy ryj, pochowam cię tu, obok ojców założycieli. Obiecuję ci. I wiesz, że dotrzymam obietnicy. Jasne. Myślisz, że usuniesz mnie z akcji? Cóż, stanie się coś innego, chłopie. Mam dla ciebie surpresa. Właśnie tak. Mam niespodziankę dla wszystkich. Thank you.
Dobra, a więc jesteśmy na miejscu. Może na początek przeczytajmy sobie opis misji. Pudełko zapałek z kieszeni Wade'a doprowadziło mnie do przydrożnej mordowni o nazwie Great Balls of Fire na peryferiach Hope w Dakocie Południowej. Jeśli znajdę Leniego, znajdę też Wiktorię. Złożyłem obietnicę dziewczynie i umierającej przyjaciółce. Jak na razie zawiodłem je obie. Naprawię to. Lenny, Dexter, Travis. Wszyscy zapłacą. No właśnie. Jesteśmy tutaj po to, żeby odszukać Leniego, który porwał Wiktorię w poprzednim odcinku. No a do tego widzieliśmy też wcześniej, jak ptasiek spiskuje z Blake'iem Dexterem. No i teraz naszym zadaniem jest dotrzeć do barmana, który powinien mnie doprowadzić do Leniego. Zerknijmy. Tutaj jest zagrodzone, widzę. No właśnie, bramkarz nie jest nastawiony przychylnie do obcych. W takim razie tutaj byśmy może przeszli, bo tam też jest zagrodzone. I co, załatwimy go? Załatwimy tego policjanta w takim razie. Przebierzemy się za niego. I może dzięki temu będzie łatwiej się przedostać gdzieś. Przy okazji będziemy mieli już jeden strój od razu. I też niektórzy z was mi piszą... Wow, tutaj go raczej nie chcę ukrywać. Tutaj mogę? Kurczę, myślałem, że mogę tak go ukryć w takim stylu, jak normalnie mamy różne pojemniki na śmieci, ale tutaj po prostu go zostawię w ten sposób i ciało jest widoczne dla wrogów ewentualnie. Okej, przepychacza to ja raczej nie chcę. Weźmy przebranie, przebierzmy się. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Możemy to otwierać, jest kij baseballowy. To ewentualnie weźmy sobie to, tylko że schowamy. I wielu z was mi pisze, czemu nie zabijam ludzi w jakiś otwarty sposób, w otwartej walce. Otóż po prostu to nie jest Hitman, to nie jest gra w Hitmana, jeśli ja bym tutaj wycinał sobie drogę wszystkich zabijając dookoła i tworząc jakieś strzelaniny. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby się skradać i ja zamierzam się tego trzymać. Według mnie granie w ten sposób, że byśmy tutaj wszystkich wycinali, mijałoby się z celem i tak naprawdę nie odzwierciedlałoby tego, o czym jest ta gra. Tak więc naprawdę jednak uważam, że lepiej jest się tutaj skradać zdecydowanie. I przy tym zostanę. Zresztą nawet staram się omijać ludzi w miarę możliwości. No ale dobra, teraz widzę, że muszę wyjść tutaj. Ale tu jest pełno ludzi, a to jest teren zamknięty chyba. I sam nie wiem. Na razie może wyjdę jeszcze tędy i zobaczę, czy mogę teraz przejść obok tego bramkarza tam wcześniej. Może teraz właśnie w tym stroju da radę. No ale zresztą zaraz się przekonamy. Aha, i tutaj też coś mogę. To powinno wywołać jakąś reakcję. Zaraz zobaczymy. Tylko najpierw chcę jeszcze sprawdzić, czy mogę jednak tutaj przejść. Chyba mogę. Bramkarz nie jest przychylnie nastawiony do obcych. Ale do mnie będzie przychylnie nastawiony teraz, jeśli jestem teoretycznie policjantem? Mam nadzieję. Dobra, chyba tak. Okej, więc przeszliśmy sobie spokojnie. Mogliśmy tamtej dźwigni jeszcze użyć, ale skoro to nie było potrzebne, no to zostawiliśmy ją w spokoju. Oj, niedobrze, kurczę. Musimy uważać, bo tutaj też są, kurczę, chyba inni strażnicy. Dobra, przejdźmy kawałek. Musimy też się poruszać w tłumie, to wtedy będziemy mniej widoczni. Dobra, teraz się tutaj przenieśmy może. Okej, ustańmy w miejscu. No i dobra, jak to załatwić? Kurczę, ciągle mnie wypatruje ktoś. Aha, bo tutaj jest ten koleś. Dobra, nieważne. Teraz mogę przejść i jest barman. A więc do niego spróbujemy się przedostać. Już tutaj chyba żadnych policjantów nie ma, więc nie ma problemu raczej. Oj, kurczę, tutaj siedział. Dobra, nieważne, ale już nie mam instynktu niestety. O kurde. Zwróćcie uwagę, koleś już kurczę się na mnie patrzy dziwnie. Dobra, ale teraz w takim razie pogadajmy tutaj z barmanem.
U fryzjera! Codziennie! W samo południe! Ej, ziomek, jak tam życie na wsi? Miejscowi cię lubią? Czemu nie wpadniesz do sklepu z bronią McGarmonda? Mam dla ciebie mały prezent powitalny. Okej, dowiedzieliśmy się, gdzie jest Lenny. Wow, serio? To już koniec misji? Nie spodziewałem się tego, że tak szybko. No, to była najkrótsza misja, jaką mi przyszło wykonać. No dobrze, no to w takim razie teraz będziemy sobie kontynuować, co? Tak mi się wydaje. Tutaj mamy teraz oczywiście podsumowanie. Zakończyliśmy misję z wynikiem profesjonalista. Ponad 8500 punktów. No i co my tutaj mamy? Oczywiście różne wyzwania, jakie ukończyliśmy. No, aż jestem zdziwiony, że taka krótka była ta misja. No ale to cóż, to w takim razie jeszcze w obrębie tego odcinka sobie rozpoczniemy kolejną. Siatce już od ładnych kilku lat. Kryptonim Ptasiek? Daliśmy gościowi pseudo Ptasiek. Nic dziwnego, że wyleciał w siatkę. Są moje. Pod warunkiem, że masz paragon. Mogę je sobie po prostu wziąć. Nie wyglądasz mi na złodzieja. To nie będzie kradzież. Słuchaj. Sprzedam ci, jeśli sprzedasz lepiej od dziewczyny. Myślisz, że dasz jej radę? To zależy od dziewczyny. Eni okryj, chowa się przy mojej lili. Pokaż, co potrafisz. No dobrze, więc przeszliśmy tutaj z zamiarem odzyskania naszych Silver Bolerów, tak to się wymawia. Więc są to pistolety Hitmana. One zostały tutaj teraz przechowane. Przyniósł je Ptasiek najprawdopodobniej. Dzięki, u mnie. Zerknijmy może sobie na opis tego zadania. Ptasiek zabrał moje pistolety Silver Boler w ramach zapłaty za swoje usługi. Teraz je oddał. Z jakiegoś powodu wyciąga do mnie rękę. Mogę mu zaufać? A może jego lojalność jest po stronie korzystniejszych partnerów biznesowych? To bez znaczenia. Zanim ruszę w pościg za Lenem, odzyskam swoją broń. Zbyt długo musiałem sobie radzić bez niej. No właśnie. I tutaj mamy też opis, że oczywiście nie będzie łatwo odzyskać tych pistoletów.
Wystawa jest zamknięta, a klienci uzbrojeni. Część mnie chce po prostu wybić szybę i je zebrać, ale zwracanie na siebie uwagi to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję. No właśnie. I teoretycznie pewnie różne są sposoby... Czego ci potrzeba? No, nie mogę znaleźć amunicji do strzelby. Powinna być z tyłu, razem z resztą. Patrzyłem tam, ale jej nie znalazłem. O, rano jeszcze była i wiem, że na zapleczu jej nie mamy. Pewnie ten wariat zużył całą na strzelnicy. Cały zapas? Jeden dzień? Tak. I przez cały dzień bluzgał. Te gnojki z miasta nie mają za grosz dobrych manier. Właśnie. Przekleństwo czy dwa nie ma sprawy. Sam to robię. Ale co drugie słowo? To dziecinne i niedojrzałe. Ta, pewnie wydaje mi się, że słowo na K sprawia, że są wyjątkowi. O, racja. Przecież normalni ludzie tak nie mówią. Prawda. No to kiedy do jasnej, ciasnej sprowadzicie nową amunicję? Pewnie za dzień lub dwa. O, w porządku. Trochę się tu pokręcę i zobaczę, czy nie znajdę czegoś specjalnego dla dzieciaków. O, może jakiś mały pistolet, na przykład 38. Dobrze, do zobaczenia. Najwyraźniej brakuje tutaj amunicji. No i tak, pewnie mamy kilka sposobów, to znaczy możemy pewnie w różny sposób zebrać te pistolety, no ale my chyba udamy się na tą strzelnicę i rzeczywiście spróbujemy pokonać wynik tej dziewczyny, o której mówił ten dziwny staruszek. W takim razie podejdźmy i spróbujmy szczęścia. Siemanko, kowboju. Słyszałam, że chcesz postrzelać. Idź, wybierz sobie gnata, jakiego chcesz, z tamtego sklepu. Jak już wybierzesz odpowiednią spluwę, wróć tu. Postrzelamy sobie. I nie martw się o amunicję. Dopóki będziemy rywalizować, możesz wywalić, ile chcesz. Dobra, więc weźmiemy broń. Teoretycznie mam już broń. Ale może weźmiemy sobie coś innego. Co my tutaj mamy? Widzę, że są karabiny nawet. Hej, masz konto na jakimś... portalu społecznościowym? Co my tu jeszcze mamy? Ewentualnie sobie wybierzemy. Jest trochę amunicji. Dobra, no to karabiny będziemy strzelać. I myślę, że jakoś, mam nadzieję, uda. W takim razie podejdźmy tutaj. Spróbujmy. Dobra. Dołącz do zawodów. Zobaczymy, jak nam to wypali. Wow, tylko 3 punkty, kurczę. Mało. Jeden punkt? Bardzo niedobrze. Czekajcie. Masz potencjał. Może spróbujesz jeszcze raz, tylko z inną bronią? A no właśnie, też o tym pomyślałem. Że może chodzić o zmianę broni. Więc zaraz może spróbujemy. Czekajcie. A, już mam tą broń. Dobra. To w takim razie podejdźmy i spróbujmy z tym pistoletem. Może wtedy będzie wyższa punktacja. No właśnie, 7 punktów, ale domyślam się, że muszę też tutaj w górę trafiać w tą głowę jakby. Tylko, że problem w tym, kurczę... O proszę, 20 punktów. Wiedziałam, że cię na to stać, się, że mamy prawdziwego rekina, panowie. Problem w tym, że nie jest łatwo strzelać na padzie. Powinniście o tym wiedzieć. Ale dobra, jakoś może się uda. Z kolejny. Dobra. Teraz strzelanie instynktowne. W takim razie oznaczmy cele. I rozpocznij. O proszę, może nie będzie tak źle. Okej, kolejny. Ach, nie trafiłem. Kurczę, w ogóle nie trafiłem. Jeszcze raz. Jeden punkt tylko, nie trafiłem za dobrze. 20. Znowu strzelanie instynktowne, a więc oznaczamy najpierw głowy. Oczywiście głowy mówię w przenośni, chodzi mi, wiadomo, o tą górną część tych tarcz. Dobra, wykonaj. Jeszcze trochę ponad minutę mamy. A w prawym górnym rogu widzicie, jak się zbliżamy do wyniku Lili. Dobra, znowu strzelanie instynktowne. Wow, kurczę. Niestety, ale już nie mam... Ach, udało mi się. Niestety, ale już nie mam instynktu za bardzo. Gdzie to jest? Tam. Dobra. Trafiony.
Znowu strzelanie instynktowne, ale za bardzo nie postrzelam, a to dlatego, że nie mam instynktu. Przeładuj to szybko. Tam jest jeden. Kurczę, tylko 3 punkty. Trzeba trafiać w te głowy. I to koniecznie. Kolejny. Dobra. Tam następny. I jeszcze jeden. Kurczę, nie zdążę, jak tak dalej pójdzie. Też mało brakuje. Już nawet teraz nie patrzę się na licznik. Dobra. I znowu spróbujemy strzelanie instynktowne. Czyli tak, raz, dwa i trzy. Rozpocznij. O kurczę, naprawdę mało brakuje. Jeszcze raz. Rozpocznij. Jest, uda się. Super. Jeszcze na sam koniec. Tutaj strzelimy. I mamy wynik lepszy od Lili. Tak jest, udało się. No nic nie poszło najgorzej. Kurde, pokonałeś mnie bez mydła. No i w ten sposób odzyskamy nasze bronie. No i dobra, więc cel misji wykonany. Schowajmy lepiej tą broń, żeby nie było. No i mieliśmy kartkę ze zdjęciem Dextera i notką od ptaśka, który tą samą notkę napisał z kolei do agencji wcześniej, we wcześniejszym filmiku, kiedy był wizerunek znowu Hitmana. Tak więc jak widzicie, ptasiek działa na kilka różnych frontów. Nie można mu do końca ufać. No i proszę, w ten sposób wykonaliśmy w takim razie sobie kolejną misję. Odblokowaliśmy czysty instynkt 2. Zwiększa maksymalny poziom instynktu. I to wszystko. I skończyliśmy tą misję z wynikiem 15 500. Ranga weteran. No i dobra, wiele tutaj nie mogliśmy zrobić. Ciekaw jestem, jakie inne są sposoby, żeby zdobyć te bronie, bo na pewno takie są. Ja tutaj jakoś bardzo się nie zagłębiałem tym razem w ten etap. No i cóż, odblokowaliśmy sobie oczywiście kolejne wyzwania. Dobra, między innymi nie przebieraliśmy się, więc mamy wyzwanie tylko garnitur zaliczone, ale z kolei kameleon w ogóle nieukończony, czyli to wyzwanie, które polega na przebraniu się we wszystkie stroje. No i okej, w takim razie w tym odcinku wykonaliśmy sobie dwie misje, ale już w kolejne będziemy sobie rozpoczynać w następnym odcinku. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę, no i usłyszymy się następnym razem. Cześć!